Loża radiowa. W naszym studiu jest już gość, Patryk Jaki, wiceminister sprawiedliwości. Witam serdecznie słuchaczy Radio Opole. Panie ministrze, troszkę się martwiliśmy, czy pan dotrze, bo tu pokaźna grupa przeciwników Opola uganiała się za panem w ostatnich tygodniach i istniało takie ryzyko, że też próbują pana złapać dzisiaj. No, podobno było takie ryzyko, ale koncentrowałem się na tym, co mam dzisiaj do przekazania, o czym zaraz powiem. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię dobrzenia, to ja mam jeden apel. Jeden apel o to, aby mieszkańcy, taka wąska grupa mieszkańców Dobrzenia, zostawiła w spokoju mieszkańców mojego miasta Opola, przestała im przeszkadzać w dojeździe do pracy i przestała terroryzować niektóre instytucje, przestała wprowadzać taką dezinformację. Bo tak naprawdę w tym sporze kluczowe jest jedno. Odpowiedź na pytanie. To każdy z nas może sobie odpowiedzieć na to pytanie. Elektrownia Opole. Największa inwestycja energetyczna w tej części Europy. Czy ta elektrownia Opole powinna pracować tylko dla jednej malutkiej gminy Dobrzyń Wielki, czy dla całego regionu? W mojej ocenie powinna pracować dla całego regionu. A jak stanie się częścią Opola, to jest taka gwarancja? Jest oczywiście taka gwarancja, no bo w Opolu tworzymy przecież, Opole realizuje wiele zadań dla całego regionu, a Dobrzeń żadnych takich nie realizuje. My realizujemy, Opole realizuje jako miasto zadania regionalne, edukacyjne, kulturowe, tworzy nowe miejsca pracy, innowacje, ma ośrodki akademickie. No po prostu Dobrzeń żadnego z tych zadań nie realizuje. I nie może być tak, że gigantyczne pieniądze z elektrowni Opole idą sobie na jakieś prywatne rancho, które tworzy sobie jakiś wójt jakiejś gminy. No to mocno powiedziane. Który dzięki temu zarabia więcej niż prezydent Opola. Jakie jest uzasadnienie, niech mi ktoś to wytłumaczy, że wójt gminy Dobrzeń Wielki miał pensję wyższą niż prezydent Opola, a już nie mówiąc o mojej. Chociaż moja tu nie ma żadnego znaczenia, ale chcę państwu powiedzieć, że ja odpowiadam za budżet wielkości 50 miliardów, wójt Dobrzenia za budżet wielkości 50 milionów. I wójt Dobrzenia zarabia dużo więcej ode mnie właśnie dlatego, że sobie takie stosowali rozdawnictwo z pieniędzy elektrowni Opole. Nie ma na to zgody. Zamiast tego rozdawnictwa uważam, że powinniśmy tworzyć nowe miejsca pracy, i te pieniądze z elektrowni Opole powinny pracować dla całego regionu. Tym bardziej, że elektrownia Opole nie jest własnością prywatną mieszkańców Dobrzenia Wielkiego, bo wszyscy mieszkańcy regionu składają się na tą elektrownię Opole w swoich podatkach. Taka jest prawda. To nie jest inwestycja lokalna. No cóż, wygląda jednak na to, że te protesty się chyba nie zakończą 1 stycznia, mimo tego, że decyzja rządu wejdzie w życie. No będą też chyba problemy majątkowe. Tutaj ci samorządowcy z podopolskich gmin mówią, że za darmo tego majątku Opolu nie oddadzą. Prawdopodobnie bez interwencji rządu się nie obejdzie. No, wszyscy będziemy stosować prawo. Twarde, ale prawo. I niech nie myślą niektóre osoby, że będą terroryzowały polski porządek prawny. A jest taka możliwość, prawda, żeby to rząd nakazał oddanie tego majątku gminy Opolu? To wszystko oczywiście kwestia do analizy prawnej, ale no w mojej ocenie jest to oczywiste, ale to już niech się wypowiedzą prawnicy. To zostawmy może powiększenie Opola, bo to jest temat, który jeszcze nie raz pojawi się na naszej antenie. Wizyta wiceministra sprawiedliwości w Opolu dzisiaj jest związana z rządowym programem Mieszkanie Plus, które będzie realizowane również w Opolu. No chcę państwu powiedzieć, że jestem wyjątkowo dumny z tego, co udało się dzisiaj zrobić. Mianowicie w trzech miastach Polski dzisiaj ogłaszana jest strategiczna współpraca w ramach Mieszkania Plus. Ogłasza to w jednym mieście premier Morawiecki z prezesem Kaczyńskim, w drugim mieście ogłasza minister budownictwa, infrastruktury Adamczyk, no i w trzecie miasto to jest nasze Opole. A te dwa pozostałe to jest ciekawości? Bodajże Biała Podlaska i bodajże, a to trzeba sprawdzić, chyba Katowice. Ale to trzeba jeszcze dokładnie sprawdzić, ale dla mnie najważniejsze jest Opole. I chcę państwu powiedzieć, że no, przez wiele lat było tak, że Opole było pomijane, jeżeli chodzi o takie kluczowe sprawy, programy rządowe, a dzisiaj się okazuje, że udało się sprowadzić tutaj jedną z kluczowych inwestycji rządowych. Chcę państwu powiedzieć, że w ramach tego programu powstanie w Opolu prawie 400 nowych mieszkań. Miliony złotych dla opolskich rodzin. Udało się to zrobić. Opole stało się strategicznym partnerem programu Mieszkanie, rządowego programu Mieszkanie Plus. A jak rozumiem, strategiczne... Opole wnosi działki, tak? Opole tak. Opole przekazuje 4-hektarową działkę przy ulicy Wrocławskiej, bardzo dużą, w dobrej lokalizacji. A państwo, czyli dzisiaj przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego, zobowiązał się, żeby
do realizacji tego programu właśnie na tej działce. I chcę Państwu powiedzieć, że żeby uruchomić Państwa wyobraźnię, w przeciągu ostatnich dwóch dekad, to dzisiaj prezydent Rol podawał na konferencji, w przeciągu ostatnich dwóch dekad w Opolu powstało około 70 nowych mieszkań. Tu dzisiaj podpisaliśmy porozumienie. Ale to chyba mieszkania wybudowane przez miasto, tak? Bo deweloperskich tak, mniej więcej. Tak, nie, oczywiście mówimy o mieszkaniach wybudowanych przez miasto, tak, to jest oczywiste. A tu nagle mówimy o 400 mieszkaniach, czyli naprawdę to jest unikatowe w skali kraju. I cieszę się, że właśnie może brać w tym udział Opole. Po raz kolejny miasto, z którego się wywodzę, zostało docenione, rząd je dostrzegł, zobaczył, pokazano to w całej Polsce i co najważniejsze, tysiące mieszkańców Opola będzie mogło się wkrótce cieszyć z nowego mieszkania, taniego mieszkania. No bo ja przypominam, że jakby w ogóle system Mieszkanie Plus opiera się na tym, żeby stworzyć dostęp do mieszkań dla osób, które do tej pory na wolnym rynku nie miały zdolności kredytowej, nie mogły go kupić. To zresztą pewna patologia, rozmawialiśmy dzisiaj o tym na konferencji prasowej, że jednym z powodów zapaści demograficznej w Polsce, to pokazują badania, było to, że rodziny, które chciały mieć dzieci, obawiały się posiadania tego dziecka, no między innymi ze względu na to, że nie stać ich było na własne mieszkanie. Jeżeli na przykład ktoś chciałby mieć dwójkę czy trójkę dzieci, no to musiałby kupić w Opolu mieszkanie, no jeżeli to jest nowe, to za około no, 500 000 zł, prawda? No to przy średnich zarobkach w Opolu jest to niemożliwe. No, po prostu dla takiej tradycyjnej rodziny, żeby takie mieszkanie zakupić bez pomocy rodziny, jest czy jakiegoś spadku. Spora grupa takich ludzi, którzy są za bogaci na mieszkanie komunalne, a za biedni na zaciągnięcie kredytu. To bardzo dobrze pani to określiła właśnie. I to takiej grupy ludzi, to jest bardzo pokaźna grupa ludzi, jest adresowany ten program Mieszkanie Plus. No i co najważniejsze, no to nie będzie tak, że mieszkańcy Opola, tak jak zwyczajowo to było, będą mogli oglądać te programy rządowe w telewizji, bądź jak pojadą sobie gdzieś na święta, na drugi koniec Polski, czy do Warszawy. Ale to będzie program, który będzie realizowany w Opolu, z czego jestem dumny. A kiedy zapadła decyzja? Bo w sumie to jest nowa informacja. No, to od ostatnich dni toczyła się walka o to, w którym mieście to powstanie i cieszę się, że udało się wywalczyć, że tak. Lobby opolskie było silniejsze tym razem. Tak, akurat no, tym i kolejnym razem, prawda, było silniejsze, bo ten rok to jest, można było powiedzieć, mogę zaryzykować nawet tezę, że udało się zrobić więcej niż przez ostatnie 10 lat posłom Platformy Obywatelskiej. I przecież Państwo pamiętacie taką słynną kłótnię w samej Platformie Obywatelskiej o to, że nie ma wsparcia rządowego na poziomie parlamentarnym, jak to się okładali politycy Platformy Obywatelskiej. Tam no pamiętamy krytyczne słowa pod adresem ministra Jarmuziewicza, no, koledzy partyjni tak, bardzo no, ostro o nim mówili. Tak, no a u nas no, po roku możemy się pochwalić tym, że jakby mimo, że naprawdę mam no, bardzo dużo zadań, to nigdy nie zapomniałem o mieście, z którego się wywodzę i jestem, i to jest moje wielkie zobowiązanie, aby o to miasto i o ten region dbać. Do rozmowy z naszym gościem wrócimy po wiadomościach. Loża radiowa. W Loży Radiowej wracamy do rozmowy z wiceministrem sprawiedliwości Patrykiem Jakim. Teraz porozmawiamy o wielkiej polityce. Robi się coraz bardziej nerwowo. Nie wiem, czy pan śledził dzisiaj doniesienie, ale pana partyjny kolega, poseł Tadeusz Woźniak, powiedział dziennikarzom, że odebrał w biurze swoim poselskim w Kutnie telefon od człowieka, który zagroził mu zgwałceniem córki. A to tego nie wiedziałem. To sprawa jest bardzo poważna i na pewno organy państwa się tym zajmą. I nie będzie tolerancji dla tego typu zachowań. No ale przykre jest to, że niestety no musicie państwo wiedzieć, że Nowoczesna, Platforma ze sprzyjającymi im mediami, no niestety nakręcają tą całą spiralę nienawiści i awantury. No wiecie państwo, jak ogląda się niektóre telewizje, to można powiedzieć po imieniu, czy tam TVN, czy Polsat, można mieć wrażenie, czy słucha się tam Radia Z, można mieć wrażenie, że w Polsce jest gorzej niż w Korei Północnej. A prawda jest taka, że niestety dla nich tak nie jest. To jest po prostu jeszcze stara walka o to, aby zachować wpływy tego układu establishmentowego, który powstał w Magdalence. W ramach tego układu był aparat władzy, otrzymał przywileje w mediach, w sądach, w innych korporacjach i za każdym razem, kiedy prawica dochodzi do władzy, to w Polsce jest gigantyczna histeria, ale ta histeria jest tak naprawdę o to. I nie ma tutaj też przypadku, że ta histeria odbywa się akurat w momencie, kiedy odbiera się ubeckie emerytury w Sejmie wreszcie. Wszystkie państwa postkomunistyczne już sobie z tym poradziły, tylko Polska ma z tym gigantyczny problem. Ale mistrza, ta awantura w Sejmie była potrzebna? Nie można było tego jakoś tak bardziej łagodnie rozwiązać? Nie dało się jej, znaczy rozwiązaliśmy najbardziej łagodnie jej, jak to można było, bo musicie państwo rozumieć, że jeżeli opozycja szykowała tą awanturę,
Oni tylko szukali jakiegoś pretekstu. Jeżeli ktoś z Państwa chce znaleźć dowód, że to, co ja mówię, to jest prawda, to wystarczy zobaczyć, że zgromadzenie to jest niby spontaniczne pod Sejmem. No jeden dziennikarz ujawnił, że zostało zgłoszone 3 dni wcześniej. Dlatego oni wiedzieli, że chcą wywołać... Znaczy, że przy okazji budżetu będzie zamieszanie. Tak, a to pretekst już był dowolny. Czy nie popełniliśmy przy okazji jakichś błędów? No popełniliśmy jakieś błędy. No zawsze się marszałek tak robi. Dał się sprowokować. No pewne rzeczy były niepotrzebne. Też niepotrzebna była tak cała kwestia jakby związana z zasadami wpuszczania mediów. To było niepotrzebne. No wycofaliśmy się z tego, prawda? Natomiast jakby nie mieliście Państwo złudzeń, gdyby tego nie było, no to i tak by ta awantura wybuchła i tak by wybuchła. Za każdym razem tak jest, jak nasza opcja dochodzi do władzy. Czy to za czasów rządu Olszewskiego, pamiętamy. Akurat w czasie, kiedy chciało się przeprowadzać lustrację. Dokładnie taka sama awantura w Sejmie. Czy to za pierwszych rządów Prawa i Sprawiedliwości. A tak naprawdę nic złego w Polsce się nie dzieje, no bo bezrobocie mamy najniższe w historii. Inwestycje zagraniczne rosną. Przemysł rośnie. Budżet najwyższy w historii. Naprawdę jest... A zadłużenie? Jest... Zadłużenie... Robimy wszystko, żeby zadłużenie zredukować, ale pamiętajcie Państwo, że jak my zostawialiśmy budżet w 2007 roku, jak oddawaliśmy władzę Platformie Obywatelskiej, to jego praktycznie nie było. Teraz jest rzeczywiście bardzo duży, no ale to jest odziedziczony dług. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby się nie zwiększał. A jak ten kryzys sejmowy się rozwiąże? No, okupujący salę plenarną posłowie, no Platformy głównie w tej chwili, mówią, że no, święta tam, Sylwester tam, co najmniej do 11 stycznia będą na tej sali. Znaczy, bo to każdy z Państwa musi się zastanowić, naszych słuchaczy, czy rzeczywiście w Polsce dzieje się coś tak złego, żeby trzeba było wychodzić na ulicę, okupować Sejm. Bo jak podałem, współczynniki gospodarcze bardzo dobre. Wbrew temu, co się mówi, przewagę w mediach dalej mają nasi przeciwnicy. No nic złego się w tej sprawie nie dzieje. Ale panie ministrze, oni tam są. To jakoś trzeba nawiązać. Ja wiem, no ale jest tak, że oni robią wszystko, żeby nas sprowokować. Robią wszystko, żeby nas sprowokować do jakiejś awantury, a my robimy wszystko, żeby tego nie zrobić. Wyobraźcie sobie Państwo sytuację. Oni zajęli siłą fotel marszałka Sejmu. Ja chcę Państwu powiedzieć, że byłem w poprzedniej kadencji w opozycji i widziałem różne rzeczy, które mi się bardzo nie podobały. Widziałem, jak polski region był regularnie pomijany. Widziałem sytuację, kiedy służby specjalne były wysyłane przez tamten rząd do jednego z tygodników, konkretnie mówiąc wprost. Ale do głowy mi nie przyszło, żeby zajmować siłą fotel marszałka. W marszałka Sejmu. Uważałem, że najważniejsza jest demokracja. Demokracja polega na tym, że rządzi ta ekipa, która wygra wybory. Jeżeli my przyjęli... Proszę sobie teraz wyobrazić sytuację, gdzie na przykład w kolejnej bądź następnej kadencji będziemy w opozycji jako Prawo i Sprawiedliwość i nie spodoba nam się jakaś decyzja przyszłej władzy i w związku z tym Patryk Jaki z grupą ludzi postanowi, że siłą przejmie fotel marszałka Sejmu. Przecież to jest anarchia. I my, jak oni zajęli fotel marszałka Sejmu, no to mieliśmy dwie możliwości. Jedna możliwość to albo siłą doprowadzić do porządku na sali obrad, albo przenieść te obrady do innej sali. I wybraliśmy oczywiście formę mniej konfrontacyjną. Ja chcę Państwu powiedzieć, że wbrew temu, co się mówi w wielu telewizjach, Polska jest oazą spokoju i bezpieczeństwa, co najlepiej pokazują te wszystkie, no, z jakimi problemami mierzą się państwa obok Polski, czyli Niemcy, Francja. No tam mamy prawdziwy problem i z demokracją, tak jak na przykład w Niemczech, jak były ukrywane informacje o gwałtach na Sylwestra. Tutaj, że to jest niewyobrażalne, żeby w polskich mediach 4 dni ukrywać informacje o masowych gwałtach. To jest niewyobrażalne. Państwo sobie nie jesteśmy w stanie tego wyobrazić, żeby w polskich mediach coś takiego się działo. Dlatego jakby te państwa, które nam dzisiaj pouczają nas o demokracji, same mają problemy z demokracją, a z polską demokracją nie ma nic złego. Jest tylko problem z tym, że pewna grupa ludzi nie potrafi się pogodzić z wynikami wyborów. To jest pewien problem. Pewnie ta sytuacja jeszcze będzie trwała, a ponieważ rok powoli się kończy, to jest ta okazja do podsumowania mijającego roku. Pan zwykle jeszcze, będąc radnym Opola, podsumowywał swoje dokonania z ostatnich 12 miesięcy. W tym roku też tak będzie? Będzie podobnie? Tak, i w ciągu właśnie kilkunastu, dziękuję i w ciągu za to pytanie, w ciągu kilkunastu godzin mam zamiar również dokonać podsumowania swojej pracy. I to dlatego, że ja uważam, że to jest w ogóle dobry zwyczaj, żeby politycy rozliczali się z wyborcami z tego, co robią. Ja pamiętam jeszcze, jak byłem tylko wyborcą, a nie politykiem, to wybierałem sobie zawsze jakiegoś polityka i zawsze mi irytowało to, że ja przez 4 lata praktycznie nie wiem, co on robi. To tylko pokazuje mi się na plakatach podczas kampanii wyborczej. I mi się udało naprawdę, chcę Państwu powiedzieć, co udało się zrobić, bo tego naprawdę jest niemało. No, udało się przeprowadzić strategicznych sponsorów dla polskiego sportu, czyli dla Gwardii Opole, dla Odry, dla Orlika. No, wszystkie te
marki zyskały potężnych sponsorów, które pozwalają im spokojnie grać na wysokim poziomie rozgrywkowym. No, Odra i Gwardia, która chyliła się, i Orli, które chyliły się swego czasu ku upadkowi, no dzisiaj wszystkie są w fantastycznej kondycji. Odra jest duża szansa, że awansuje. Orli w grupie mistrzowskiej, Gwardia na trzecim miejscu. Naprawdę w ekstraklasie. No niewyobrażalne. Udało się pieniądze na zdobyć prawie 10 milionów złotych, czym mogłem się tutaj pochwalić, na okrąglach, na opolskich okrągach, ale to również ponad 3 miliony złotych na halę w Nysie. Udało się załatwić dodatkowe środki na infrastrukturę, w tym na przykład na tak kluczowe jak most na Niemodlińskiej. Pomagałem również mieszkańcom Gogolina, jeżeli chodzi o wiadukt. Brałem udział w tworzeniu Wydziału Medycznego Uniwersytetu Opolskiego. Absolutnie kluczowa decyzja z punktu widzenia rozwoju polskiego regionu. To dzisiejsze Mieszkanie Plus, setki milionów złotych z programu rządowego. No i udział w powiększeniu Opola, panie ministrze. No i to sobie zostawiłem na koniec, bo uważam, że no, największy budżet w historii Opola, prawie miliard złotych. Jak ja byłem radnym, szanowni państwo, ja pamiętam budżet do wysokości tam 540 milionów złotych. No ale władze miasta mówią, że ten duży budżet nie wynika z powiększenia Opola, bo w tym całym budżecie 52 miliony pochodzą z ościennych przyłączonych. No, ziarnko do ziarnka. Ale to, po pierwsze, ziarnko do ziarnka, po drugie jakby zdolności wchłaniania zasobów, możliwości kredytowe, inwestycyjne, no to wszystko się na siebie składa. No plus te inne rzeczy, które udało się w Opolu zrobić, prawda? Dlatego no, naprawdę cieszę się, że jestem jednym z tych polityków, którzy potrafili podejmować trudne, ale bardzo potrzebne w regionie decyzje. Nie może być tak zawsze, że dialog jest celem samym w sobie. Dlatego cieszę się, że Opole za mojej kadencji stało się dwa razy większe niż było. Dziękujemy bardzo za wizytę w Radiu Opole. Naszym gościem był wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki, który śpieszy się na pociąg, więc siłą rzeczy musimy... Chciałbym jeszcze skorzystać z okazji i życzyć wszystkim słuchaczom Radia Opole wesołych, spokojnych świąt i spełnienia marzeń w przyszłym roku. Pozdrawiam was serdecznie. No w imieniu słuchaczy bardzo dziękujemy. Loża radiowa.